Cześć, z tej strony Przemek, witam Was na moim kanale. Dzisiaj Wam opowiem o tej kosteczce morskiej, którą założyłem wiele miesięcy temu. Zrobimy sobie małą aktualizację, opowiem Wam o błędach, które tutaj popełniłem i jaką nauczkę z tego wyciągnąłem. Także zapraszam Was do oglądania. Dla tych, którzy nie widzieli filmów z zakładania tego akwarium i z poprzednich aktualizacji, jest to akwarium OptiWhite o wymiarach 45x35x35. Za filtrację odpowiada nam tutaj AquaL Versa Max 3, aktualnie z wkładami Life Biofills Aquaforesta, węgiel aktywny i wata filtracyjna wymieniana co tydzień. Wcześniej był tutaj jeszcze Purigen i Fosgard, natomiast akwarium już dojrzało na tyle, że te parametry są pod kontrolą i uznałem, że po prostu te pochłaniacze tutaj są zbędne. Za oświetlenie odpowiada nam lampka Skylight Aku i R Fluo w wersji 40 i później opowiem Wam tutaj o ustawieniach aktualnych tej lampki i jakie błędy tutaj też popełniłem, jeśli chodzi o oświetlenie. W okresie grzewczym oczywiście dochodzi grzałka, kiedy temperatura w pokoju spada z AquaL-a, żeby zachować tą temperaturę 25 stopni stabilną. I to właściwie wszystko. Z głównych zmian, jakie tutaj zaszły ostatnio, na tylnej szybie, jak widzicie, nie ma już białej folii. Za akwarium jest taka 2 mm pleksa mleczna. Wydaje mi się, że w ten sposób osiągnęliśmy tutaj lepszą głębię. Ta tylna ściana nie jest taka płaska, biała i chyba wygląda to lepiej. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Kolejną zmianą, jaką tutaj zaszła, jest obsada. Nie pamiętam już, czy na ostatnim filmie było tutaj więcej zwierząt. Na pewno garbik cały czas jest ten sam. Uszczupliła się troszeczkę obsada krewetek, były 4 sekcji shrimpy, została mi tylko jedna. Właściwie to nie wiem, dlaczego one zniknęły. Jeśli ktoś z Was je wcześniej hodował, dajcie znać, czy są wrażliwe na jakieś szczególne zmiany. Ta jedna cały czas żyje, ma się całkiem dobrze, pobiera pokarm i jest bardzo często aktywna wśród koralowców. Kolejną zmianą właśnie jest tutaj obsada koralowców. I przy okazji tutaj właśnie opowiem Wam o błędach, które popełniłem. Wcześniej miałem lampę ustawioną na ustawieniach 100% niebieskiego światła i 40% białego. Poczekajmy sobie chwilę, bo moje terrarium się teraz zrasza i pewnie są zakłócenia w dźwięku. Czyli wracając do tego, co mówiłem. Ustawienia lampki były takie, że świeciło się 100% niebieskiego kanału i 40% białego. Tego białego się świeciło około 5 godzin, niebieskiego około 10. Stwierdziłem, że chcę bardziej wybarwić koralowce, żeby był szybszy, większy przyrost tych koralowców. I tak sobie dodawałem tego białego kanału około 10% tygodniowo. No i nagle pojawiły mi się problemy w akwarium. Strasznie pyliły mi szyby, dosłownie po godzinę od przetarcia ich znowu były całe pokryte brązowym pyłem. Skała zaczęła się troszkę syfić. O dziwo, piasek był cały czas czysty. Być może to dzięki dobrej cyrkulacji, ciężko mi powiedzieć. Natomiast no, ten straszny pył na szybach, koralowce zaczęły marudzić. Do tego to były okolice lipca, więc straszne upały. W jeden weekend wyjechaliśmy z mieszkania i no, kolejny błąd. Nie zainwestowałem w żadny wiatraczek. Ta temperatura bardzo skoczyła tutaj w tym akwarium przez parę dni. Dodatkowo nie było nikogo pod kontrolą. Wróciliśmy, no i zaczęły lecieć LPS-y, kany,
co tu jeszcze miałem, Favia, no ogólnie LPS-y zaczęły mi tutaj lecieć, no i dodatkowo to pylenie straszne. Co poleciało, to poleciało, wyrzuciłem, zmniejszyłem oświetlenie i od tego momentu akwarium wróciło na swoje tory, znowu stało się bezproblemowe. Parametry są w normie, zaraz tutaj Wam powiem, jakie są te parametry, bo z ciekawości zacząłem je mierzyć. Także prześwietlone koralowce i zbyt wysoka temperatura doprowadziły do tego, że no, niestety je zabiłem, straciłem dużo, dużo drogich LPS-ów. No i teraz obsada koralowców wygląda tak, że tutaj ten dół skałki mamy zasiedlony w zoantusach. Po prawej stronie jest on bardziej zarośnięty, no bo one tam były od początku. Fajnie zaczynają nam pokrywać tą strukturę skalną. Po lewej jest ich znacznie mniej, no bo one tutaj doszły dosłownie miesiąc, góra 6 tygodni temu. Zamiast tych akan i innych LPS-ów dopiero zaczynają się rozrastać. No i górę mamy w gonioporach, ponieważ jedynym LPS-em, jaki tutaj przeżył, w zasadzie jednym z dwóch, była goniopora i ta echinopora. Echinopora sobie tam żyje w tym kącie, powoli sobie rośnie. Goniopora też przyrosła już tam do skał i stwierdziłem, że skoro ona tutaj przetrwała te ciężkie warunki, no to być może pójdę po prostu w goniopory. Dołożyłem parę innych szczepek. Mam tutaj taką fajną czerwoną z krótkimi polipami, z żółtym środkiem. Reszta już jest długopolipowa, z zielonymi fluotipami, taka niebieska z żółtym środkiem i tutaj marudzi mi, ponieważ przełożona też z innego zbiornika, cała fluo, ale widzę, że już coraz lepiej się trzyma i taka zwykła zielona niebieska. One tutaj się świetnie mają, do tego mamy blastomusę i stylofore SPS, frag 1 jest z tyłu na skałach. Także zbyt wysoka temperatura i prześwietlenie tych koralowców, no to naprawdę nie jest nic dobrego. Teraz ustawienia świetlne są takie, że mam głównie niebieskie światło w ciągu dnia i 15% białego. I to też nie jest tak na chybiotrafie ustawione. Przyszedł do mnie znajomy z miernikiem par i ustawiliśmy lampę na moc świecenia około 150 par, czyli taką odpowiednią dla LPS-ów. No i to właśnie wyszło w takich ustawieniach, w jakich Wam powiedziałem, czyli 100 na 15%. No i właśnie teraz możecie też sobie na aplikacji Skylight zobaczyć tryb dzienny mojej lampki, jak ona stopniowo mi się rozświetla do 100% kanału niebieskiego, później troszkę dochodzi tego białego, znowu schodzi nam do niebieskiego i gasi się do 1%. Ten 1% świeci się od właśnie tam około 22 godziny do 9-10 rano, kiedy znów zaczyna się rozświetlać. Ten 1% niebieskiego światła w żaden sposób nie wpływa na koralowce, negatywnie na pewno, nie wpływa nam na rozwój glonów, jak widać, a dzięki temu ryba jest na pewno, garbik, który tutaj mieszka, jest na pewno spokojniejszy, więcej widzi w nocy i dodatkowo ja mam bardzo fajny efekt, kiedy wchodzę do pokoju, tej fluorescencji z koralowców zawsze troszeczkę dociera do mnie. Także temat światła mamy załatwiony. Parametry, jakie tutaj mam, bo przeszedłem ostatnio na bardziej żyzną sól, stosuję teraz tutaj sól Red Sea Coral Pro. Ona ma bardzo wysokie parametry, jeśli chodzi o KH, jest dosyć żyzna, dlatego nie stosuję tutaj już żadnych dodatków typu Strand J, po prostu póki co nie widzę takiej potrzeby. Są tutaj następujące parametry: pH 8,15, wapń 450, KH 11,8, sól ma troszeczkę powyżej 12,
więc to już wskazuje, że powinienem zrobić jakąś niewielką podmianę, żeby z powrotem podbić to KH. Magnez jest 1290, więc też mógłby być delikatnie wyższy. NO3 jest 5,0 i PO4 mamy 0,25. Więc nie są to idealne parametry, ale jak widzicie, no nic się tutaj złego nie dzieje. Wszystkie koralowce są pięknie napompowane. Także tak to wygląda. Koralowce ostatnio karmię tutaj też produktem Redsea. Jest to Redsea Reef Energy Plus, AB+. Po otwarciu możemy to trzymać w lodówce. Jeśli macie większe akwarium, możecie sobie podpiąć to do pompy dozującej i przez tydzień takie coś może sobie stać poza lodówką. I właśnie tak można to dozować. Można też dozować bezpośrednio do akwarium strzykawką na koralowce. Ja to tutaj tak robię, ponieważ akwarium jest małe, to dozowanie tutaj to zaledwie tylko 2 ml, więc naciągam sobie strzykawką takie 2 ml, wyłączam filtr, żeby ta woda stała i wtedy pod wodą polewam sobie te koralowce tym Reef Energy Plusem. Świetnie to wygląda, jak możecie teraz zobaczyć. No i koralowce pewnie lepiej to przyswajają. Są tu pewnie głównie aminokwasy i inne śladowe pierwiastki. Szczerze mówiąc, nawet się nie wczytywałem dokładnie w skład tego produktu. Po prostu przeczytałem wiele bardzo dobrych opinii na jego temat. Wiele filmów na YouTubie i postów na różnych forach. Więc spróbowałem. Stwierdziłem, że sam spróbuję. Stosuję go tutaj od tygodnia, dwóch. Myślę, że to za krótki czas, żeby stwierdzić, czy ma on bardzo pozytywny wpływ, czy w ogóle ma jakiś wpływ na akwarium. No na pewno negatywnych zmian jeszcze nie zauważyłem. I to robię godzinę przed zgaszeniem się światła. A codziennie rano stosuję fitoplankton pędzony przez mojego kolegę. Jeśli jesteście zainteresowani, dajcie znać, to dam Wam namiary na niego. Kupuję sobie taki fitoplankton od niego i do mojego akwarium codziennie rano wlewam około 50 ml. No i potem Wam muszę powiedzieć, że naprawdę te goniopory świetnie się pompują. Widzę tutaj, że to naprawdę dobrze wpływa na koralowce. One się świetnie tym odżywiają. Jeśli chodzi o życie, no to tutaj raczej nie będę już kombinował z żadnymi rybami. Jest dobrze, ten garbik tutaj według mnie czuje się świetnie. Szkoda męczyć ryb innych w takim małym zbiorniku. Czekam teraz, aż to sobie wszystko powoli zarośnie. Kolejną aktualizację zrobię pewnie za kolejne parę miesięcy. Jak już będzie widać jakieś efekty, dam Wam znać co i jak. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zostawcie oczywiście na dole w komentarzu. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę do góry, subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!